Jeśli walczysz z pszycą w swoim ogrodzie, to z pewnością zainteresuje Cię ten skuteczny i niezawodny sposób. Jednym ze sposobów na walkę z tym uporczywym szkodnikiem, który mogę Ci polecić, to gęsta masa, którą smaruje się głównie drzewa, ale nie tylko. Możesz posmarować też inne powierzchnie, jak deski grządek czy ścieżki wędrówki szkodników. Dzięki swojej konsystencji, właściwościom lepnym sprawi, że walka z pszycą stanie się prosta. Klej entomologiczny. Produkt z uwagi na swoje uniwersalne zastosowanie jest idealną alternatywą dla arkuszy kleistych, taśm lepnych, płytek owadobójczych, lepów na muchy oraz pułapek sygnalizacyjnych. Warto zauważyć, że kolor żółty tablic lepowych jest atrakcyjny np. dla biedronek czy motyli. Klej sprawdza się szczególnie w miejscach, gdzie stosowanie tradycyjnych środków owadobójczych byłoby niebezpieczne lub zabronione, jak np. ogródki warzywne czy sady owocowe. Chcąc prawidłowo zastosować klej, należy nakładać go pędzlem na materiały nienasiąkliwe, np. plastikowe płyty, lakierowany papier, plandek i PCV. W celu wykonywania pułapek można wykorzystać gotowe elementy, np. kolorowe kubeczki czy talerzyki plastikowe. Należy umieszczać je w miejscach przebywania owadów jako zawieszki lub wykładać na plastikowej powierzchni w sposób uniemożliwiający przypadkowe przyklejenie się do pułapki podłoża ludzi lub zwierząt. Warto zwrócić uwagę, że klej ten nie wyłapuje jedynie przypadkowo natkniętych owadów, a przyciąga je. Działanie tego kleju polega na przyciąganiu owadów i zatrzymaniu ich na powierzchni pokrytej substancją, która uniemożliwia im ucieczkę. Bezbarwna forma kleju sprawia, że staje się niemal niewidoczny na zastosowanej powierzchni. Jeśli chcesz chronić drzewa ozdobne i owocowe, zadziała on na gąsienice, mrówki, mszyce i opuchlaki. Należy go stosować poprzez naniesienie równomiernego pasa o szerokości około 10 cm na wysokości około 15 cm od ziemi. Należy równomiernie rozprowadzić substancję klejącą po całej powierzchni kory, tak aby nie pozostawić przerw, przez które mogłyby przedostać się owady. Jego skład jest całkowicie naturalny, bez substancji chemicznych, aktywnych. Po zastosowaniu kleju zawarty w nim rozpuszczalnik odparowywuje, sprawiając, że produkt staje się całkowicie nietoksyczny. Składnikami tego kleju są N-heksan, heksan i dwumetylpentan. Heksan to organiczny związek chemiczny z grupy alkanów. Głównym zastosowaniem rozpuszczalników zawierających N-heksan jest ekstrakcja olejów roślinnych z upraw, takich jak soja. Dwumetylopentan to izoheksan, organiczny związek chemiczny z grupy alkanów. Jeden z izomerów heksanu. Ma on przyłączoną grupę metylową do drugiego atomu węgla w łańcuchu. Dwumetylopentan jest stosowany jako surowiec rozpuszczalnik do gumy i rozpuszczalnik do ekstrakcji oleju roślinnego. Jest również stosowany jako rozpuszczalnik w klejach. Ponadto jest stosowany jako produkt pośredni w syntezie organicznej i znajduje zastosowanie w żywności, środkach konserwujących, kosmetykach, produktach farmaceutycznych, napojach i wzmacniaczach smaku. Na odwrocie opakowania możemy zauważyć, że należy zachować ostrożność w jego użytkowaniu. Powinno się używać odzieży ochronnej podczas aplikacji, gdyż działa on drażniąco na oczy, skórę, a także drogi oddechowe. Klej ten nie zawiera benzenu, ksylenu i toulenu. Jest to jedna z metod, która z pewnością pomoże Ci w walce ze szkodnikami.